Znajdujesz sensownego piłkarza, próbujesz się jakoś do niego dobić. Jak się do niego dobijesz, próbujesz go namówić do współpracy. Jak go namówisz do współpracy, próbujesz przekonać kluby, że ten piłkarz jest sensowny. Jak przekonasz kluby, że ten piłkarz jest sensowny, to starasz się wynegocjować dla niego satysfakcjonujące warunki i dla siebie przy okazji też. No i dopinasz transfer albo nie. Cóż prostszego w życiu, prawda? Dokładnie, no to pytanie, gdzie jest ten haczyk, prawda? Witam, dzień dobry, Damian Czyżak z tej strony, program Futbolownia. Ze mną jest Marcin Matuszewski. Dzień dobry. Pseudonim Pan Duże P. Bez Pan, Duże P. Duże P. Pan zgubiony już dawno, poza tym no, przy okazji piłkarskich działań pseudonimu nie używam. Pseudonimu nie używasz, właśnie, ale nie ukrywam, że to jakby muzyczne połączenie i piłki nożnej zawsze mnie ciekawiło, ze względu, że u mnie już kilku raperów było, poprzez Peje, Eldokę i Palucha. Stasiaka i cieszę się, że udało mi się Ciebie też zaprosić, tym bardziej, że Ty z tym piłkarskim środowiskiem to nie tylko tak z jakichś tam wspomnień, ale naprawdę w nim działasz na co dzień. No, robię co mogę, kombinuję, żeby przetrwać. A zapytam, staram się gdzieś znaleźć ten początek, jeżeli chodzi o piłkarskie rzeczy u moich gości i tak zapytam, bo z tego co czytałem też pogrywałeś w piłkę. Wiesz co, tak, ale to takie amatorskie granie na podwórku tam, także absolutnie nic poważnego. Ale jeżeli idzie o początki związane z piłką, no to właściwie od kołyski można powiedzieć, tak? Bo mój tata jest wielkim fanem piłki nożnej, miłośnikiem statystyk i tak dalej. No i co? I od małego mi zaszczepiał tego futbolowego bakcyla i mnie skutecznie nim zaraził, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny. A grałeś właśnie gdzieś tam, rozumiem, taka podwórkowa, czy nawet w klubie gdzieś tam sobie pokrywałeś? Nie, nie, tylko podwórkowa. Zresztą z perspektywy czasu bardzo dobrze, bo grałem na bramce, a urosłem do całych 178 cm, więc to by było złamane serce i strzaskane marzenia, bo znam kilku bardzo dobrych technicznie bramkarzy, którym niestety natura poskąpiła wzrostu. No i co? I po kilku latach ciężkiego trenowania w klubie okazało się, że muszą zająć się w życiu czymś innym. A tobie coś pokrzyżowało plany, czy stwierdziłeś po prostu, że jednak nie ma co iść w tą stronę? Wiesz co, miałem jakieś tam problemy z kolanami, które odciągnęły mnie od sportu na kilka lat w jakimś tam wczesnym naprawdę momencie, no i później to się już jakoś posypało niestety. Mm-hmm. Albo stety, patrząc gdzie jestem, ja jestem całkiem zadowolony mimo wszystko. No właśnie, bo czasem tak jest, że ktoś komu powiedzmy, że nie wyszło w piłce, szuka gdzieś jeszcze, żeby nadal być w tym środowisku i szuka jakiejś może innej niszy albo innego miejsca dla no siebie. No więc ja mam to szczęście, że nie doszedłem do punktu, w którym mi nie wyszło, także nie przeżyłem tutaj porażki, co najwyżej nie spełniłem w pełni swoich marzeń i tak dalej. Na pewno jakoś tam sobie to kompensuję, ale no nie robiłbym z tego wielkiego hala. Rozumiem. A od samego początku miałeś tak, że bardziej byłeś jakby zajarany muzyką czy piłką nożną? Kiedy tak naprawdę pojawiła się muzyka, a kiedy była piłka? Bo jeżeli mówisz, że od kołyski piłka, to zakładam, że... Muzyka dużo później, bo przede wszystkim nie miałem pewności siebie, żeby cokolwiek z nią zrobić, ale to jest dość zabawna historia, bo już tak nie grzebiąc w prehistorii, tylko przechodząc do punktu, gdzie cokolwiek zaczęło się dziać aktywnie, jeżeli idzie o moje działania piłkarskie w okolicach rynku transferowego i jeżeli idzie o moje działania w okolicach muzyki, to był dokładnie ten sam okres, tak? To był gdzieś tam przełom 2002-2003 roku, wtedy już coś tam delikatnie zaczynało mi wychodzić z muzyką, w sensie zyskiwałem fame gdzieś na podziemnej scenie, a równolegle studiując na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, łączyłem sobie elementy zdobywanej wiedzy z obserwacją z punktu widzenia fana, tak, miłośnika piłki nożnej, tego co się dzieje na rynku transferowym. No i dochodziłem do wniosku, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo do zrobienia, a jako człowiek młody, śmiały i pełen, nie wiem, marzeń, tak, i z głową w humorach, stwierdziłem, że spróbuję to wprowadzić w życie. No i okazało się, że
że w sumie nawet się udało, tak? Bo na początku 2003 roku doprowadziłem do ściągnięcia pierwszego zawodnika z zagranicy do Polski, który na dodatek niedługo później zadebiutował w Ekstraklasie. Chociaż furory tam nie zrobił, to jednak no miałem wtedy 21-22 lata, tak? Także niewielu agentów, zwłaszcza biorąc pod uwagę moment w czasie, tak? W tym wieku cokolwiek zrobiło. Oczywiście wtedy nie zrobiłem tego jako agent, tylko działając z ramienia klubu, jako tam scout wolontariusz, tak? Ale faktycznie wszystkie moje działania związane z przejściem Seta Ablade do Polonii Warszawa, bo to właśnie o tym ruchu mówimy, no to było stricte działanie takie, jakie robi agencja, pomijając oczywiście fakt prowizji, której no, oczywiście, ani nie rozumiem, oczekiwałem, no, ani nie otrzymałem. Także. Ale to zdobyłeś cenne doświadczenie. No i zdobywam je mniej więcej od tego momentu. Tak, wtedy z moim wspólnikiem Remkiem Lembowiczem zaczęliśmy działać na samym początku wspólnie i od tego samego początku mniej lub bardziej hobbystycznie, ostatnio już w pełni na poważnie sobie działamy, zdobywając doświadczenia i osiągając jakąś tam pozycję na rynku. A myślisz, że, znaczy jak ty uważasz, że więcej udało ci się póki co osiągnąć w muzyce czy w menadżerce? Wiesz co, to jest zupełnie niekwantyfikowalne, tym bardziej, że od... Nie wiem, 2001 roku, kiedy pierwszy raz, czy tam 2000, kiedy pierwszy raz publicznie się pojawiłem na scenie, do 2015, na dobrą sprawę, ta piłka była bardziej czymś na kształt hobby, tak? Czy te działania tam w okolicach rynku menedżerskiego, pomagałem jednemu, drugiemu agentowi, czy klubom w jakichś działaniach scoutingowych, ale to było działanie hobbystyczne, więc no trudno porównywać, nie wiem, 15-16 lat aktywnego działania, albo i więcej, tak, w jednej dziedzinie i zaledwie 2,5 roku, powiedzmy 3 lata takiego konkretniejszego działania w drugiej. Także na pewno póki co więcej zrobiłem w muzyce, jakkolwiek dużo by to nie było, tak? No bo wiadomo, nie jestem Dodą ani Marylą. I to, co robiłem, gdzieś tam zahaczyło mainstream, ale tylko na chwilę, ale nie narzekam, wiesz. Całe życie mam to szczęście, że udaje mi się utrzymać z dziwnych rzeczy, nie mając nigdy normalnej pracy, tak? I są to cały czas rzeczy, które kocham, bo czy to jest muzyka, czy to jest piłka nożna, to są rzeczy, które naprawdę mnie kręcą i interesują, więc dzięki temu pracuję 23 godziny na dobę, nie mam żadnych granic między pracą a życiem prywatnym i zmierzam prostą drogą ku szaleństwu. No ale to doświadczenie, jeżeli, tak jak wspominasz, że zacząłeś bardzo wcześnie, to doświadczenie udało ci się, mimo działając z drugiego, trzeciego szeregu, zdobyć dość duże, prawda? No bo przyglądałeś się temu, czy też działałeś już naprawdę aktywnie? Śmialiśmy się z moim wspólnikiem, że mamy ten plus, wchodząc na ten rynek już oficjalnie działających agencji menadżerskich, że wszystkie błędy popełniliśmy już wcześniej, gdzieś tam właśnie próbując pomagać innym agentom, więc teraz już mamy nadzieję, że będziemy ich unikać. Oczywiście w 100% błędów, na przykład wynikających z, nie wiem, nadmiernego zaufania do ludzkiej przyzwoitości, tak, nie da się uniknąć, ale jednak sądzę, że jesteśmy zaprawieni w bojach. Także na pewno tak. Poza tym działanie w muzyce też bardzo pomogło się przygotować do tego działania już takiego poważnego w piłce, bo jedna i druga dziedzina jest gdzieś tam na skraju oficjalnej i nieoficjalnej działalności i tu ciężko skwantyfikować to, co się dzieje i tu talent może przejść zupełnie niezauważony, a miernota dzięki, nie wiem, koneksjom czy odrobinie szczęścia może zaistnieć i utrzymać na dłużej. Także mówię, no na pewno to też było dobre przygotowanie do tego, co w tej chwili zajmuje mi większość czasu. No, artysta też, jakby nie patrzeć, potrzebuje czasem menadżera, jeżeli gdzieś wchodzi na wyższy poziom, albo nawet nie chce się wbić, to faktycznie to są też agencje, które starają się wybić tych artystów. Oczywiście, no a znaczy, agencje, które starają się wybić artystów, to wybić, naprawdę źle brzmi. No okej, dobra, faktycznie, ale masz rację. Pomóc się wybić, tak, zdecydowanie. Natomiast wybić. Ja zapatrzony w tutaj, nie wiem, amerykańskie wzorce typu Jay-Z, doszedłem do wniosku, że od początku będę sam sobie menadżerem i w dużej mierze wydawcą, więc no to nie to, że ja byłem zwiewną mimozą, tak, wychodzącą na scenę i czekającą, aż ktoś jej wszystko załatwi, tylko załatwiałem to we własnym zakresie albo w gronie przyjaciół i najbliższych osób, tak, bo zawsze gdzieś tam jedno wiązało się z drugim. Więc mówię, no tutaj to miałem na myśli, mówiąc, że to działanie w okolicach działalności artystycznej mnie przygotowało do działania w okolicach piłki, tak? Prowadzę własną firmę już dobrych
13 lat, więc no i na początku była ta firma właśnie zajmująca się ogarnianiem tej działalności muzycznej w jakieś tam, powiedzmy, ramy organizacyjne, a stopniowo przeszło to również na piłkę. A jak poznałaś się ze swoim wspólnikiem? Właśnie przez to, że miałem pomysł, co można zrobić na piłkarskim rynku transferowym, a on stwierdził, że chyba mówię całkiem z sensem. Spotkaliśmy się, on już działał wcześniej? Nie. On miał po prostu możliwość wprowadzenia mnie do gabinetu prezesa klubu najwyższej klasy rozgrywkowej i stwierdzenia, ten chłopak ma dobry pomysł. No a dalej już jakoś poszło. Czyli dobra rozmowa i przekonanie go do swojego pomysłu wystarczyło, żeby faktycznie już z czymś wystartować? Wiesz co, mam wrażenie, że choć wiele mnie i mojego wspólnika różni, to w bardzo wielu kwestiach nadajemy też na podobnych falach, więc to chyba to było najistotniejsze, tak? Że wtedy ta współpraca się gdzieś zadziergnęła w, nie wiem, 2001 roku czy 2002. No i co? I trwa do dzisiaj. Często w biznesie, jak chodzi o pieniądze i spółki, czy współpraca nawet z kolegami, przyjaciółmi, kończy się no jakimś tam nieporozumieniem albo konfliktem. Ale wiesz, nas pieniądze nie połączyły, więc pieniądze nas też nie poróżnią, wychodzimy z tego założenia. Nie macie takich założenia? Nie, absolutnie nie. Tym bardziej, że w tej branży faktycznie jest ona postrzegana jako taka niesympatyczna, jeżeli chodzi o relacje. No ale znów, no, my nadajemy na podobnych falach, które są dość daleko od tego, o czym wspominasz i gdzieś tam pewne, nie wiem, aksjomaty tak mamy ustalone w podobny sposób, jeżeli idzie o przyzwoitość i sposób działania i trzymanie słowa, także raczej się nie obawiam w tej kwestii. Poza tym i dla mnie, i dla mojego wspólnika to działanie w okolicach piłki jest jedną z gałęzi, którą się zajmujemy, tak? To nie jest dla nas sprawa życia i śmierci, że nie będzie na kromkę chleba i masło, tak? To jest po prostu okej, fajnie, jedna z rzeczy, którymi się zajmujemy, na pewno dająca dużo satysfakcji, radości i tak dalej, ale no, nie jest to sprawa życia i śmierci, tak? To też pomaga. To jest pasja czy praca? Wiesz co, no wszystko, co przynosi pieniądze, jest pracą, więc na pewno jest to w jakiś sposób praca. Natomiast można łączyć jedno z drugim, nie widzę tutaj najmniejszego problemu. A żyjesz z tego? No, głównie? Czy to jest twój główny przychód, czy, bo rozumiem, że robisz dużo rzeczy, ale wiesz co, no, czy to już się przerodziło w ten sposób, że faktycznie już ta piłka daje się? Powiedziałbym, że 50 na 50 muzyka i okolice oraz piłka i okolice gdzieś tam się składają na to wszystko. A tak to widzisz albo widziałeś, czy chciałbyś te proporcje zmienić? Wiesz co, to wcześniej było tak, że piłka była stricte inwestycyjnym działaniem, tak, które nie przynosiło dochodów, tylko jakąś tam satysfakcję i doświadczenie, a całokształt zapewniała muzyka. Tak? Teraz troszeczkę ten środek ciężkości się przesunął na środek. No i co, no ja też jestem realistą, tak? Nie jestem gościem, który co miesiąc wypuszcza nowy przebój, nie odnajduje się też trochę w tym świecie takiej, nie wiem, nachalnej autopromocji, wiesz, sprzedawania siebie przez wszystkie kanały social mediów jednocześnie, więc no, jestem świadomy, że działanie w okolicach muzyki w jakiś sposób będzie z każdym kolejnym rokiem mojego życia przesuwało się w stronę działania hobbystycznego. No. Tym bardziej, że też dużo zmieniło się w rapie, od kiedy ty zaczynałeś, jak ja sam też zacząłem słuchać i ciebie pamiętam dobrze z twoich tworów bitw freestyle'owych i tak dalej, to ten hip-hop naprawdę mocno się teraz zmienił. Wiesz co, ja też nigdy nie trzymałem się stricte hip-hopu, właściwie od samego początku, wiesz, gdzieś tam zahaczałem o reggae, działając w ramach Sęgrze, zahaczałem o elektronikę, muzykę świata, czy nie wiem, mentalnie, powiedzmy, nie zamykałeś punk się z Masalą, więc nie zamykałem się absolutnie i nigdy ta szufladka hip-hopowego środowiska mi za bardzo nie pasowała i zawsze była dla mnie trochę za ciasna. Także też nie postrzegam tego w ten sposób. Dla mnie działanie w okolicach muzyki to jest, nie wiem, całokształt, tak? Czyli z jednej strony gram imprezy, prowadzę audycję radiową, czasem nagrywam jakieś kawałki, gram koncerty albo realizuję, nie wiem, międzynarodowe projekty artystyczne i jakoś się kręci. A freestylujesz jeszcze?
Zdarza mi się czasem, ale na pewno nie będę tego robił w tym wywiadzie. Wiem, wiem, wiem. Nie, nie myślałem o tym, żeby aż tak moich gości tutaj zmuszać. Chociaż była to, wiesz, kusząca myśl, bo pierwsza, która mi przychodzi do głowy, nie, to no, faktycznie, wiesz, żeby takiego gościa jak ty, który startował w WBW i wygrywał, faktycznie o to poprosić, ale okej. Okay. Nie, nie, no ja żadnych wyzwań się nie boję, ale po prostu... Nie rozumiem, to nie jest też pora. Pomijając już fakt, że wiesz, ostatni to raz pora, tak to pora, okay. publicznie freestyle'owałem pewnie z rok temu, to... To po prostu nie. Nie lubię za mocno łączyć tych kwestii nie, to piłkarskich to tak. I artystycznych. W dużej mierze dlatego, że jednak wielu ludzi przez to na przykład mogłoby mnie, nie wiem, mniej poważnie postrzegać. Już i tak trochę mniej się tego obawiam niż wcześniej. Wcześniej to zupełnie rozgraniczałem. Kiedy, nie wiem, udał się strzał, który poszedł publicznie, tak jak Angulo, powiedzmy, no to już nie sposób było jakoś tego rozdzielić, bo każdy od razu się dokopał, kto, co, jak. Zrobiło ci to tak renomę? Jeżeli tak mogę tu powiedzieć? No myślę, że na pewno, bo wcześniej mogłem się chwalić co najwyżej nieudanymi ruchami, to znaczy takimi, gdzie promowałem naprawdę dobrego piłkarza, nikt na niego nie chciał spojrzeć, a później okazywało się, że to są, nie wiem, bracia Pajszała albo Petri Forcel, albo jeszcze paru innych zawodników. Tak? O Teodorczyku też się mówi, tak? No. Więc jest tych nazwisk, które faktycznie znaczy, teraz z Teodorczykiem się... to akurat było udane, tak? No, działaliśmy scoutingowo, tak? Przy Polonii, no mówiliśmy na niego Libora Pale, pomogliśmy Pawłowi Olczakowi doprowadzić ten ruch do końca przez wykorzystanie jakichś tam naszych znajomości, które dały przeskoczyć pojawiające się wcześniej na drodze przeszkody i jakoś wyszło, tak? Więc to akurat był udany ruch, no ale nie agencyjnie, tak? No bo wtedy jeszcze nie działaliśmy na takim polu. A dzisiaj łatwo zostać menadżerem piłkarskim? Banalnie łatwo, wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę w PZPN i już jest pośrednikiem, no tylko to wiesz, jak z graniem w totolotka, czy łatwo jest zagrać w totolotka? Tak, łatwo jest zagrać w totolotka, tylko wygrać troszeczkę trudniej. A uważasz, bo jak ty w zasadzie zacząłeś od tego, że tak jak wspominasz, gdzieś tam pomagałeś z drugiego, trzeciego szeregu, to co, był cały taki proces, czy? Nie, ja zacząłem od tego, że nie wiem, wiedzę teoretyczną zdobytą na Wydziale Nauk Ekonomicznych nałożyłem na ówczesny obraz rynku transferowego, tak? Gdzie jeszcze nie było YouTube'a, gdzie nie było Facebooka, ani Twittera, ani niczego takiego. Transfermarkt był w powijakach i na polskim rynku działało 6 agentów piłkarskich, tak? A ilość zawodników była taka jak teraz. I scouting w klubach opierał się o pana Zenka, który gdzieś słyszał od tam młodego trenera, on sam był starym trenerem, że gdzieś tam jest no tak, pod lasem tak. fajny chłopak. Więc było wtedy bardzo dużo do zrobienia na tym rynku. I jako osobie, która no, gdzieś tam szukała pomysłu na siebie, bo ja nie poszedłem na ekonomię, dlatego że mnie to strasznie fascynowało, no tylko dlatego, że no, to był taki topowy kierunek, mi się udało tam dostać, więc poszedłem, tak? No ale co, szukając pomysłu na siebie, zobaczyłem jakąś tam niszę rynkową w czymś, co jeszcze mnie fascynowało, więc próbowałem jakoś w tę niszę się wbić i ją zagospodarować. No. Prawdopodobnie, gdybym wtedy się temu poświęcił w 100%, to byłbym w dużo lepszym piłkarsko, tak powiedzmy, czy z punktu widzenia, nie wiem, rynku piłkarskiego miejscu niż teraz. Ale nie sądzę, żebym życiowo był w miejscu, które mnie bardziej satysfakcjonuje, bo jakkolwiek wariackie i wielodziedzinowe to moje życie by nie było, to jestem całkiem zadowolony z tego punktu, w którym się znajduję. A możesz tak, czy da się w ogóle to opisać, jak wygląda transfer piłkarski, piłkarza? Jest tak jakiś proces, od którego ty zaczynasz? Wiesz co, no co, znajdujesz piłkarza, namawiasz go do współpracy. Mówisz tak, znajdujesz piłkarza, jakby to było, wiesz. No nie będę w pełni zdradzał sekretów kuchni, tak? No, ale czyli masz swoje sposoby. Znajdujesz sensownego piłkarza, próbujesz się jakoś do niego dobić. Jak się do niego dobijesz, próbujesz go namówić do współpracy. Jak go namówisz do współpracy, próbujesz przekonać kluby, że ten piłkarz jest sensowny. Jak przekonasz kluby, że ten piłkarz jest sensowny, to starasz się wynegocjować dla niego satysfakcjonujące warunki i dla siebie przy okazji też. No i dopinasz transfer albo nie. Cóż prostszego w życiu, dokładnie, prawda? No to pytanie, gdzie jest ten haczyk, prawda? No haczyk jest przede wszystkim w tym, że sukcesem kończy się, nie wiem, od 1 do 5% tych działań, które podejmujesz, więc wymaga to specyficznej konstrukcji psychicznej, żeby pompować cały czas i energię w coś, co ma tak nikły odsetek sukcesu, tak? Tutaj
Na pewno działanie znów na takim nieprzewidywalnym rynku jak rynek muzyczny pomogło mi się do tego przygotować, bo inaczej to wygląda, kiedy przez ileś lat masz pracę, która przynosi ci konkretny dochód, tak? I masz wszystko ustalone i wiesz, że od tej do tej jesteś w pracy i tak dalej, a inaczej, kiedy twoje życie jest jedną wielką lawiną nieprzewidywalności, bo nie wiesz, czy płyta, którą nagrywasz, się w ogóle zwróci, czy ktokolwiek będzie zainteresowany koncertem, co będzie w przyszłym miesiącu i tym podobne. Więc myślę, że jakoś psychicznie mnie to przygotowało. No i wydaje mi się, że pomijając kwestię znajomości, pomijając kwestię wyrobienia sobie kontaktów i przekonania, nie wiem, ludzi z klubów piłkarskich, że jest się osobą godną zaufania, to jest najcięższy element pracy agenta piłkarskiego, tak? Żeby sobie radzić z tym, że wychodzi rzadko co, a czasami zupełnie nic. Bo zakładam, że ktoś, kto jest z branży, były piłkarz, czy może były trener, czy ktokolwiek z tej ma zdecydowanie łatwiej, mimo oczywiście, że niekoniecznie przyniesie piłkarza, który jest, powiedzmy, lepszy od twojego, prawda? Albo niekoniecznie będzie bardziej rzetelny w swoich akcjach, oczywiście, chociaż nie oceniam tutaj absolutnie, bo na pewno są też ludzie, którzy są byłymi piłkarzami i działają świetnie, rzetelnie, uczciwie, konkretnie i tak dalej, więc nie należy niczego tak z góry zakładać, no. Ale tak, no, zarówno w muzyce, jak i w piłce nożnej zaczynałem od absolutnego zera i bycia człowiekiem zupełnie znikąd, bez żadnych koneksji, przełożeń, bez pieniędzy również, powiedziałbym, przynajmniej na tyle istotnych, żeby móc sobie nimi pootwierać drzwi, więc satysfakcja z tego, że jakieś tam sukcesy udało się osiągnąć na jednym i na drugim polu, jest znacznie większa. A to patrząc przez pryzmat twojego doświadczenia, uważasz, że trzeba mieć doświadczenie boiskowe albo doświadczenie boiskowe w ogóle, żeby w tej branży działać? Bo ty jakby zaprzeczasz temu, ale... To, że ktoś jest dobrym koniem, nie znaczy, że będzie dobrym jockeyem. Jest takie ładne powiedzenie. I mniej więcej tak to wygląda. Ja interesowałem się piłką nie tylko na zasadzie oglądacza spotkań, ale być może również przez futbol menadżerowy, championship menadżerowy nauk, również legendarnego. Z punktu widzenia analityka, tak? Co więcej, przez kilka spotkań w ekstraklasie, już nie pamiętam nawet, któremu trenerowi doradzaliśmy, robiąc analizy spotkań ekstraklasy i wypisując tam obszerne wnioski, albo nie wiem, w dziale scoutingu analizowaliśmy ze wspólnikiem dokonania jakichś piłkarzy, którzy byli kandydatami do transferu, tak? Mhm. Także i co więcej, wydaje mi się, że nasze wnioski raczej były sensowne. A możesz powiedzieć komu? Wiesz co? No tak jak mówię, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, który to był trener, miało to związek z Polonią Warszawa, z którą gdzieś tam byłem związany. Z Polonią Warszawa generalnie. No. A miałeś momenty zwątpienia na zasadzie, że stwierdziłeś, że to nie ma sensu, czy jakby pozwalało ci to dalej pracować i brnąć w to, ponieważ miałeś muzykę jakby drugą nogę, na której się opierałeś? No wiesz, tam tych nóg jest kilka, powiedzmy. Albo kilka, no właśnie, działalności, bo w twojej jest kilka. Więc tak, na pewno pomagało mi to nie przejmować się bezstresowo, tym, tak? Znaczy, to oczywiście nie zupełnie bezstresowo, no bo jednak inwestujesz w coś czas, pieniądze i dobre imię, a czasami nic z tego nie wychodzi, więc wiadomo, że no, ciężko się tym dostaje po głowie, zwłaszcza jak się jest się osobą, która się przejmuje, a nie taką, po której wszystko spływa jak po kaczce, ale no na pewno to, że miałem kilka nóg, na których się utrzymywałem i że nie byłem zdesperowany, że musi wyjść, bo jak nie wyjdzie, to już absolutny koniec, pomogło mi jakoś tam przeskoczyć te niepowodzenia, które gdzieś po drodze pojawiały. A który był taki trudny moment? Wiesz co, tutaj naprawdę... Że trochę zwątpiłeś, czy miałeś coś takiego? Nie, no długo by wymieniać, wiesz, wszystkie historie z... Ale nie było takiego jednego naprawdę, który trochę tak już w twojej głowie zasiał... Nie, na szczęście nie poniosłem żadnej takiej porażki, która, no nie wiem, byłaby jakimś totalnym dramatem, tak? Mm. Ja też... Bo można utopić pieniądze, bo wiadomo, że to jest też inwestycja na początku. No wiadomo, no natomiast ja też mierzę siły na zamiary, no i skala i zakres inwestycji jest rozsądna w moim wypadku, tak? Jasne. To nie jest wprowadzanie piłkarzy na kontenery z przekonaniem, że się zwróci, bo też, no... Nie wiem, sposób, w jaki zostałem wychowany i to, w jaki sposób doszedłem do punktu, w którym jestem, no, sprawiło, że ja w rozsądny sposób podchodzę do swoich możliwości i do tego,
nie wiem, ile można w co zainwestować i na ile mocno można liczyć, że coś się uda. Idziesz tak w jakość, nie ilość. Wiesz co, mam swoją drogę, tak bym to ujął. Czy masz swoje smaczki, których nie zdradzasz? No jak każdy dobry, wiesz, szef kuchni, są rzeczy, które zostają za zamkniętymi drzwiami. Jeżeli chodzi o całą tą branżę menadżerską, to na pewno są rzeczy, które cię bardzo drażnią, na które też zwracasz uwagę, które utrudniają tobie pracę jako, powiedzmy, uczciwej osoby, starasz się, ale też są pewnie osoby, które no, psują trochę rynek. Jest coś takiego, co najbardziej wzbudza w tobie taką naprawdę, że jesteś zawiedziony i masz żal do tej branży, do ludzi? Wiesz co, trudno powiedzieć, żebym miał żal do branży, czy żal do ludzi. No, każdy działa według swojego tam, nie wiem, moralnego kompasu i tutaj też żadna ze stron nie jest bez winy, bo zawodnicy też przeróżne cuda wyczyniają i też mam odrobinę zrozumienia dla agentów, którzy na przykład chcą się zabezpieczyć, że nie wiem, piłkarz będzie poważnie podchodził do tego, że oni zużywają swój czas, żeby spróbować mu jakoś pomóc, tak? Bo wiele razy spotkałem się już nawet nie z tym, że brakowało prostego dziękuję, tak? Ale wręcz z wystawieniem przez piłkarza na minę w jakiś sposób, typu, że ktoś nie dojechał na umówione testy i przestał odbierać telefon albo coś takiego, no bo różnie ludzie są skonstruowani, no co zrobić? Nic nie zrobisz. No masz prostu takie właśnie przykłady? Nie musisz podawać nazwisk, chodzi o takie sytuacje? Mniej więcej tak, jak opisałem, tak? Powiedzmy, tak? Albo, że nie wiem, próbujesz komuś pomóc, a okazuje się, że nie do końca sportowo się prowadzi, czy cokolwiek w ten deseń. My bardzo mocno przykładamy uwagę do tego, żeby pracować z piłkarzami, którzy nie zszargają naszego dobrego imienia w klubie, ale wiadomo też, że no nie prześwietlisz każdego w 100%, że w wielu wypadkach mówimy o młodych chłopakach, który czasami zaszumi w głowie, bo nie wiem, pierwszy raz osiągnął jakiś taki no ogólnokrajowy sukces, powiedzmy, tak, znajdą się troszkę na świeczniku, dostaną odrobinę więcej pieniędzy i tak dalej, więc różnie bywa. Z kolei jeżeli idzie o stronę, nie wiem, menadżerską, no drażni mnie to, kiedy widzę, że nie wiem, agenci zostawiają piłkarzy samym sobie, kiedy ci odniosą kontuzję, albo nie wiem, wysyłają chłopaka z kontuzją na testy i zabraniają mu mówić, że on ma kontuzję, tak? No i chłopak pogłębia te kontuzje na testach, a później agent przestaje się nim interesować. Albo nie wiem, inny agent, który podpisuje z piłkarzem umowę, w ramach której piłkarz, który zarabia jakieś naprawdę grosze, musi mu płacić co miesiąc 150 zł za sam fakt, że jest reprezentowany. No, nóż się w kieszeni otwiera i krew człowieka zalewa, ale co zrobisz? No, tak długo jak piłkarze podpisują umowy sformułowane w ten sposób albo godzą się na takie traktowanie, no tak długo tacy ludzie w biznesie będą, no co zrobić? A jak dogłębnie analizujesz jakiegoś zawodnika, zanim zaczniesz z nim współpracę? W sensie, oprócz tych piłkarskich stron, to jeszcze analizujesz faktycznie, w jaki sposób on się prowadził, czy imprezował swego czasu, czy nadal nie popełnia jakichś tam głupich błędów? Wiesz co, no zawsze staramy się zrobić jakiś wywiad środowiskowy, jeżeli tylko mam takie możliwości, ale tutaj naprawdę to się bardzo różni między poszczególnymi przypadkami, tak? Zdarza się, że zaufamy na słowo, nie wiem, komuś, kto zobaczył danego piłkarza, tak? Czy prowadził go i mówi, słuchajcie, to jest naprawdę świetny chłopak i warto, żeby ktoś mu pomógł, bo jest zagubiony i może, nie wiem, zmarnować swój talent, tak? A z drugiej strony, no, zdarza się, że, nie wiem, dogłębnie analizujemy dostępne materiały, wideo i tym podobne. Czasami to jest strzał w ciemno, ale wtedy to jest zwykle strzał na krótko, tak, na jakiś okres próbny, a czasami no, od razu wiemy, że chcemy z kimś pracować na dłużej, bo widzimy, że to wszystko robi sens. Ja domyślam się, że masz teraz, jako że twoje nazwisko jest bardziej popularne w tym środowisku, to domyślam się, że teraz też masz więcej takich zgłoszeń do ciebie, że czy mógłbyś po prostu w jakiś sposób pewnie pomóc? Na ile ty odpowiadasz na tych jakichś zgłoszeń, próśb? Wiesz co, nie zdarzyło mi się jeszcze nie sprawdzić, jak ktoś się prezentuje, tak? Jak pisze do mnie
siedmioletni talent, który nigdy nie wyjdzie ponad czwartą ligę, z całym szacunkiem dla takich ludzi, którzy na pewno też dają ile się da od siebie, czasami mają duży talent, ba, czasami nawet mogliby grać gdzieś wyżej, no ale ja wiem w takiej sytuacji, że już nic właściwie nie mogę zrobić, tak? Albo to, co mogę zrobić, ani nie przyniesie sensu mojej działalności, ani faktycznie nie pomoże takiemu chłopakowi, bo też jest tylko określona ilość przypadków, które mogę charytatywnie wziąć na siebie. Więc w takim wypadku no, nie pomogę, ale to napiszę uczciwie, dlaczego nie pomogę i tak dalej. Natomiast sprawdzam każde zgłoszenie i myślę, że z takich zgłoszeń, gdzie nie wiem, dostałem maila czy od rodzica, czy od młodego zawodnika, czy od brata jakiegoś zawodnika, całkiem sporo tutaj działań się wzięło. Jeśli się nie mylę, to chyba ktoś właśnie z rodziny gdzieś polecił mi młodego bramkarza, tak, do sprawdzenia gdzieś tam z Gorzowa Wielkopolskiego, który no, w tej chwili wylądował w Widzewie. Podobnie gdzieś tam przez zgłoszenie rodzica rozpocząłem współpracę z młodym stoperem wychowanym w Niemczech, który był na testach w kilku klubach. Finalnie nic z tego nie wyszło w tym okienku, ale nie jest powiedziane, że nie wyjdzie w przyszłości i tak dalej. Także no, możliwość współpracy czai się wszędzie, a ja tak mam skonstruowaną psychikę, że staram się nikogo nie odprawiać z kwitkiem, tak sobie, tak? Raczej każdemu staram się odpowiedzieć w miarę moich skromnych możliwości czasowych. Co najwyżej jest to odpowiedź negatywna, tak? Ale raczej nie olewam ludzi, tak staram się działać. Czyli spokojnie, gdybym widział jakiegoś młodego perspektywicznego, można się do ciebie zgłosić. Wal śmiało, jakoś się dogadamy. Czy masz jakieś ograniczenia, na przykład, że nie wiem, o B klasa, A klasa, to już tam nie zaglądasz? Wiesz co, jeden z... Gdyby się okazało, że jest na przykład 21-latek albo 22 lata, 23, nie wiem, czy masz jakieś właśnie... Jeden z piłkarzy, którego w tej chwili mamy pod umową, jest w okręgówce, tak? No. Wielkopolskiej gdzieś tam. Inny, który jeszcze nie jest związany z nami umową, ale którym interesowaliśmy się i tylko gdzieś tam rzecz nie zgrała się w czasie, gra w A-klasie. Więc naprawdę tu są różne możliwości, różne są też koleje piłkarskich karier. No i co, i wszystko zależy od tego, czy faktycznie jest możliwość jeszcze coś dla chłopaka zrobić. Tak jak mówimy o, nie wiem, 16 czy 18-letnim chłopaku, no to historia jest zupełnie inna niż kiedy mówimy o 23-latku, no bo pewnych zasodolizmów, to jest moje autorskie określenie, nie da się wyeliminować już powyżej któregoś roku życia. Albo jest to trudne, ale też, no zobacz, jeden z piłkarzy, którym pomogliśmy w pewnym momencie, jest Maciek Tataj, tak? Którego na drugi poziom rozgrywkowy ściągnęliśmy, kiedy miał 26 lat chyba? I przed 30 zadebiutował w Ekstraklasie, tak? Również gdzieś tam przy naszym udziale to wszystko się odbywało. Piłkarz, któremu nie daliśmy rady pomóc, tak? Sylwek Patejuk, pierwszy raz został nam polecony, kiedy ktoś go zauważył właśnie w A-klasie czy w okręgówce w Perle Złotokłos. I też nie trafił do, nie wiem, jakiejś poważnej, centralnej piłki do 26 czy 7 roku życia, jakoś tak. Także cholera wie, no. Może nigdy nie jest za późno. A uważasz, że ten rynek jest niezagospodarowany jeszcze, czy jest na tyle już dużo menedżerów w tym środowisku, że naprawdę rzucają się na praktycznie wszystko? Jest bardzo dużo menedżerów i rzucają się na praktycznie wszystko, więc walka o zawodnika jest trudniejsza, no ale mam nadzieję, że to będzie sytuacja, gdzie odwrotnie do faktycznego przysłowia, dobry pieniądz wyprze zły pieniądz z rynku, bo jeżeli zawodnik ma do wyboru, nie wiem, 5 agencji i no nie wiem, jeden wśród tych agentów to Hochstapler, który mówi mu, że musi mu płacić 200 zł, a on mu załatwi Real Madryt, a ktoś inny będzie robił więcej sensu i będzie miał uczciwsze zasady współpracy, no to on wybierze tego drugiego. Pytanie, czy ten drugi faktycznie będzie w stanie mu pomóc, no ale to już osobna kwestia. Pytam, wiesz, trochę nawiązując do obecnej sytuacji, bo coraz więcej klubów nawet z Ekstraklasy zaczęło sięgać do tych niższych lig. Tak zwany efekt górnika. Właśnie, dokładnie, to trochę ty się też przyczyniłeś do tego.
No ja akurat w Górniku zadziałałem wbrew tendencji. Smuga, tak? Smuga owszem, ale nie, śmieję się, tak jakby pierwszy zawodnik, którego rzuciliśmy no, do Górnika, to było Igor Angulo, no właśnie, to było wbrew tendencji. Więc w ogóle mówi się o emerytach tak. z zagranicy, prawda? Ale później, no i jak widać pogłoski o tym, że emeryt z zagranicy nie może klubowi pomóc, są zdecydowanie przesadzone, tak? Natomiast no, drugi strzał, jeżeli idzie o Górnika, to faktycznie Daniel Smuga, no i to wpisuje się w tą tendencję stawiania na młodych Polaków. Ale czy teraz właśnie to nie idzie znowu w drugą stronę, że za moment zaczną ściągać już z tych niższych lig, pierwsza liga, druga, trzecia? Wiesz, to bardzo dobrze, niech polska piłka się w ten sposób rozwija. No. Inna sprawa, że to jest tylko takie, nie wiem, leczenie zapalenia płuc witaminą C, tak? Aha. Bo problem z jednej strony polega na braku płynności przechodzenia piłkarzy z niższych lig do wyższych, ale z drugiej strony problem trochę leży w szkoleniu, tak? Bo nie wiem, podejrzewam, że z 80% trenerów młodzieży w Polsce pracuje półcharytatywnie i musi mieć, nie wiem, 3 roczniki i jeszcze jakąś dorywczą robotę, żeby nawet w zespołach, które biją się o Mistrzostwo Polski w swoich kategoriach wiekowych, tak? Czy jakieś tam makroregionu mistrzostwo. Więc to jest paranoja, no bo tak długo jak ludzie nie będą mogli być w pełni skupieni na rozwijaniu tych piłkarzy, to będzie kulało, nawet jeżeli ich intencje są jak najlepsze i jeżeli się w pełni do tego przykładają, no to doba ma tylko 24 godziny, tak? Czyli twoim zdaniem raz, że właśnie trenerzy powinni skupić się głównie na trenowaniu, a nie jeszcze dodatkowych pracach? Nie, to zupełnie nie z tej strony. Trenerzy powinni mieć możliwość skupić się wyłącznie tak, na trenowaniu no, też... i jestem przekonany, że jest szeroka grupa trenerów, która gdyby mogła, to bardzo chętnie skupiłaby się wyłącznie na trenowaniu Oczywiście. Swojego rocznika i nie wiem, posiadaniu sztabu szkoleniowego, który u 16-latków czy tam 15-latków liczy 8 osób, tak, możliwości indywidualnego trenowania ze swoją grupą i nie na skrawku boiska codziennie w innym miejscu miasta i czasem na klepisku, a czasem na sztucznej, tylko na normalnej murawie. No i wtedy to wszystko będzie wyglądało znacznie lepiej, bo na razie to i tak idzie w bardzo fajną stronę, bo ja jestem wielkim sympatykiem tej zmiany tendencji, tak, że wreszcie zaczęto patrzeć gdzieś tam na te niższe ligi konkretniej. Natomiast no, pytanie, co to da, tak? Bo nasza młodzieżówka złożona z przyszłych gwiazd dwukrotnie remisuje z Wyspami Owczymi, a kluby kompromitują się w europejskich pucharach bardziej niż kiedykolwiek. No i to jest właśnie ten problem. A propos tych młodzieżowców, szedłbyś w tą stronę, mam na myśli, szedłbyś w tą stronę, aby wstawiać młodzieżowca mimo wszystko kosztem jakby wymogu, a nie tego, że ma grać ten, który jest najlepszy? To jest ciężkie pytanie, to jest bardzo ciężkie pytanie, tak? Bo są różne szkoły, jak w ekonomii, tak? Jeden powie, że rynek się najlepiej ureguluje sam, drugi powie, że ludzie są z natury chciwi, głupi i nieuczciwi, w związku z tym trzeba ten rynek regulować, żeby połowa tych ludzi nie umarła z głodu, tak? Wystawiona poza nawias przez drugą połowę. A czy to by wpłynęło na jakby poprawę jak naszego stanu jakości piłkarskiej, czy by właśnie zmniejszyło ten poziom jeszcze bardziej? Ja bym zastosował inne rozwiązania, oczywiście nie powiem teraz jakie, ale podstawowy problem nie polega na tym, że trenerzy boją się stawiać na młodych Polaków, bo mają awersję do młodych Polaków. Podstawowy problem polega na tym, że każdy trener pracuje nad tym, żeby osiągnąć wynik natychmiast tutaj i teraz, bo za 3 miesiące go zwolnią. Dokładnie. Tak, w momencie kiedy, nie wiem, wpłynęłoby się jakoś na stan umysłu prezesów piłkarskich, powiedzmy tak, i gdzieś tutaj zastosowałoby się rozwiązania organizacyjne, które robią, nie wiem, mniejsze ciśnienie na osiągnięcie tego wyniku tutaj i teraz, a na przykład większe na wypromowanie zawodników, może to by pomogło trochę bardziej, tak, niż wymuszanie wystawienia młodzieżowca, bo tego typu przymusy powodują też różne dziwne rynkowe zjawiska. Na przykład to, że piłkarz z rocznika 97 w tym okienku transferowym, czyli piłkarz, który właśnie utracił status młodzieżowca, traktowany był jak zasadniczo emeryt, jak ktoś, kto już no nie właśnie. Nadaje się do grania w piłkę. Przypominam, że mówimy o chłopaku, który ma rocznikowo 21, a faktycznie często 20 lat, czyli chłopaku, przed którym jeszcze wszystko jest, ale co z tego, skoro nawet w trzeciej i czwartej lidze kluby w tej chwili
Nie wiem, czy w czwartej, ale wydaje mi się, że w czwartej też kluby walczą o pieniądze z Pro Junior System. No i mając do wyboru zawodnika z rocznika 97 i 98, postawią na tego, który punktuje w Pro Junior System, tak? Także regulacje rynkowe muszą być mądre, przemyślane i konkretnie sprawdzone, nie wiem, na zasadzie modelu matematycznego, żeby zobaczyć, czy nie generują jakichś dziwnych zjawisk, chociaż samo Pro Junior System uważam za bardzo fajne rozwiązanie, tylko może gdzieś tam delikatnie należałoby stuningować ten system. Masz zawodnika, powiedzmy, który właściwie nie wiem, czy masz takiego zawodnika, może Daniel Smuga, ale ogólnie jest młody zawodnik w przedziale, nie wiem, 18-21, który w Ekstraklasie jeszcze nie pokazał tego, co trzeba, ale ma talent, zgłasza się klub z zagranicy. Puszczasz go? Czy zostawiasz go, żeby faktycznie tutaj pokazał swoją klasę, bo ma perspektywy na granie i żeby udowodnił z 1-2 sezony? Zależy, czy zawodnik chce wyjechać, czy nie chce wyjechać. Pytasz jego właśnie w tym momencie, czy chce zdecydowanie wyjechać. No, rolą agenta nie jest decydowanie za piłkarza, rolą agenta jest przedstawienie za i przeciw, przedstawienie plusów i minusów danej decyzji. A jakie by były twoja rada? Moja rada byłaby zdecydowanie wyjeżdżaj, bo w najgorszym wypadku zobaczysz, ile ci brakuje. A nóż okaże się, że wcale ci nie brakuje i udało ci się przebić, tak? Ale umówmy się, z całym szacunkiem dla piłkarzy, nawet tych, którzy mają w miarę poukładane w głowie, 90% z nich nie chce się uczyć języka, uważają, że jakoś to będzie, że sam talent ich zaprowadzi nie wiadomo dokąd. Często brakuje zacięcia do, nie wiem, zajęć dodatkowych czy samorozwoju, bo lepiej posiedzieć i pograć na PlayStation, więc czy na konsoli, powiedzmy tak, żeby nie było kryptoreklamy. Tak, żeby nie było sugestii. Wypikasz. No, więc no, taki wyjazd za granicę, jeżeli pojawi się okazja i być może ku memu i zawodnika Smutkowi powrót z podkulonym ogonem da jakąś odpowiedź na pytanie, czy już jestem wielkim panem piłkarzem, czy niekoniecznie. Pytam, bo patrzę na Kapustkę, który wyjechał i nie chce jakoś wrócić, mimo że wydawać by się mogło, że lepszy by był dla niego powrót. Wiesz co, Kapustka jest ofiarą rynku transferowego, można powiedzieć, tak? Bo najpierw poszedł z Krakowi nie tam, gdzie była największa perspektywa, tylko tam, gdzie dawali największe pieniądze, jeśli się nie mylę. W sensie nie jemu jako zawodnikowi nawet, choć może to też, ale największą kwotę transferową. No i tutaj klub ma decydujący głos, a zawodnik najwyżej stwierdzi, zostaje w Krakowie, co byłoby bez sensu. Następnie, kiedy szedł na wypożyczenie, to też raczej nie było tak, że miał stuprocentową swobodę zdecydowania o tym, gdzie idzie na to wypożyczenie, tak? No teraz trafił na wypożyczenie do klubu, którego właściciel jest zarazem właścicielem Leicester City. Jest to prawie to samo, nie? Więc no to jest to sytuacja, gdzie okej, może wcześniej mógł się zdecydować na te Włochy, tak? Ale nie zdecydował się, no i koniec końców trafił do trochę słabszej ligi. Chociaż i tak takiej, gdzie moim zdaniem może odbić się trochę od miejsca, w którym się znajduje, bo kiedy regularnie pogra, kiedy nastrzela bramek i tak dalej, bo Leuven walczy o awans, jeśli się nie mylę, i skład ma naprawdę mocny, to może się okaże, że i w macierzystym klubie spojrzą na niego przychylniejszym okiem, a jeśli nawet nie to, to już kolejny ruch będzie wykonywał nie z perspektywy piłkarza, który od roku nie grał w piłkę, tylko z perspektywy piłkarza, który wprowadził swoją ekipę na najwyższy poziom rozgrywkowy w Belgii. Może tam zostanie na tym wypożyczeniu. No tak, tylko my żyjemy cały czas tą nadzieją już któryś rok w sumie, no chyba drugi, gdzie on się tak buja po klubach i no tak, ale cały nie czas, może się odnaleźć. Cały czas znajduje się w klubach, które są, nie wiem, od 4 do 8 razy mocniejsze niż kluby Ekstraklasy. Zgadzam się. Więc powrót do Ekstraklasy byłby prawdziwą porażką, tak? Bo to jest jednak liga, której miejsce w Europie pokazały wyniki polskich drużyn. Ale właśnie nie uważasz, że tak jak mówisz, że skoro się odbił od ściany, tak jak powiedziałeś, że pozwoliłbyś zawodnikowi, żeby pojechał, zobaczył, czy się odbije od ściany, odbił się od ściany i wtedy powinien wrócić, czy szukać mimo wszystko dalej za granicą czegoś, tak jak właśnie drąży to Kapustka? Wiesz co, no znów, zależy jakie są możliwości, tak? Kiedy podpisał kontrakt na ileś tam lat, to w pewien sposób klub decyduje, co dalej z nim będzie, bo no tak, ma ważny akurat kontrakt. W tym przypadku faktycznie wydali jeżeli na niego dużo pieniędzy. Mówili
mówilibyśmy o innym zawodniku, któremu na przykład wygasa kontrakt i ma swobodę zdecydowania o swoim losie, no tutaj trzeba byłoby rozważyć wszystkie za i przeciw, tak? Musiałbym wiedzieć, jakie są oferty, jakie ligi są dostępne, ale kiedy spojrzysz na mapę Europy i nie wiem, kiedy kluby z którego kraju odpadały z europejskich pucharów, to mało jest lig słabszych niż Polska. No. To fakt. W związku z czym nawet jakby poszedł do Czech czy na Słowację, to wcale nie musiałoby być sportowym regresem, co jest dość smutne, ale niestety prawdziwe. O Luksemburgu nie wspomnę, bo to jednak tak zrobić, trochę inna sytuacja, ale jak widać Luksemburczycy czy Słoweńcy też mogą mieć swoje ekipy w fazie grupowej Ligi Europy, czy jak Słoweńcy Ligi Mistrzów i znacznie regularniej niż Polacy. No. Okej, jakieś ciekawe nazwiska, które mogą się pojawić jeszcze w Ekstraklasie, które mógłbyś zdradzić coś może? Nie, ja jestem strasznie nudny i staroświecki w tej kwestii, ale ja mówię o ruchach transferowych po tym, jak zostały dokonane, chyba że ktoś gdzieś wcześniej wlecze, że jakiś piłkarz jest gdzieś na testach, no to wtedy nie będę się wypierał. Także nic nie powiem. Poza tym... A tak tylko tajemniczo, czy coś ciekawego szykujesz? Wiesz co, no, agent piłkarski nigdy nie śpi na skalę i nigdy taką nie ma wolnego, mówię, nie? Więc ja oczywiście miałbym jeszcze parę ruchów do wykonania, ale co, no wszystko zależy od klubów, 95% klubów ma już zamkniętą kadrę, jak nie w 100, to w 98%, więc zostawia to naprawdę wąskie okienko, żeby coś zrobić, a biorąc pod uwagę, że oczekiwania klubów są też często nierealne, czy nierealistyczne, może tak to określę, tak? Czyli ma być młody, zdolny, za niewielkie pieniądze, z kartą na ręku, bez ekwiwalentu i najlepiej Polak, no to co możesz zrobić? No, nie ma takiego numeru. Nie, bo czytałem w wywiadach, że faktycznie miałeś możliwości, jeżeli chodzi o dosyć ciekawe nazwiska, czy to z Wysp, ale też przeczytałem o jakimś zawodniku, nie wiem, czy to potwierdzisz, z przeszłością w Chelsea? Wiem, że nie chciałeś wtedy powiedzieć przy okazji jakiegoś wywiadu o tym. Tak, ale... no była tak, ale to już jest wiekowy naprawdę zawodnik. A ty możesz już zdradzić to nazwisko? Wiesz co? Nie. No mówię, jestem tutaj słabym. Czyli znaczy, że jeszcze coś jest na rzeczy. Wiesz co, no może tak, może nie, no chłopak dalej jest bez klubu, aczkolwiek no, ma rodzinę, dzieci i za małe pieniądze się nie ruszy, a dużych mu nikt nie da, bo ma 30 tam, nie wiem, 4 czy 5 lat. No to już nie chłopak, więc, w sumie, nie? No, a cały czas młodszy ode mnie, wiesz. Okej. Dobra, to wiemy. A no dobra, to może zamykając tak kwestie transferowe, podpytam o takie rzeczy, które są związane z raperami. Zawsze pytam, jakbyś miał, bo ty nagrałeś utwór o futbolu. Dawno temu. Dawno temu, ale gdybyś miał nagrać jakiś utwór o jakimś piłkarzu, to o kim by to było? To, żeś mi zabił ćwieka. To by był takim, wiesz, ciekawą osobowością, o którym mógłbyś nagrać. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No tutaj przychodzi mi do głowy kilka karier zmarnowanych na własne życzenie, czy to krajowo, czy międzynarodowo. I kilku wirtuozów w futbolu, głównie międzynarodowo. Natomiast chyba wyrosłem z, nie wiem, nagrywania kawałków. Nie, nie, ja nie kazałbym ci nagrywać, ja nie chodzi o to, ale bardziej ale... chciałbym tak usłyszeć, że czym byś się pokierował, na przykład wyborem tak o kim, bo wiesz, to często też sugeruje, jacy piłkarze cię kręcili, prawda, jakie osobowości. To wiesz co, ja bardziej, nie wiem, o Dawidzie Janczyku, tak, mógłbym, powiedzmy, nagrać kawałek na zasadzie trochę przestrogi, tak, że od... punktu mogę wszystko, do punktu mogę nic i jestem nigdzie, jest naprawdę czasami bardzo krótka i stroma droga. I co? I wszyscy piłkarze powinni, i wszyscy sportowcy powinni czytać obowiązkowo właśnie książki takie jak, nie wiem, książka Paula Mersona, tak? Czy tam o Paulu Mersonie, czy o Dawidzie Janczyku, czy o kilku jeszcze piłkarzach. I kilka książek, które pewnie powstaną o kolejnych. Bo naprawdę
ludzie nie zdają sobie sprawy, często kopiąc tę piłkę, jak mało ich dzieli od punktu, w którym to wszystko się zaczyna sypać i jak na własne życzenie można sobie spaprać perspektywy, karierę i życie. Okej, to mam jeszcze chyba trudniejsze. Ten ton edukatora we mnie jednak zostaje. Przeważył, tak. Bo ty też powtarzałeś często, że ciebie też, że masz taką w sobie cechę, która... Że zajmujesz się piłkarzami, którzy są czasem pokrzywdzeni przez los, że coś im nie wyszło. Trochę tak, ja wtedy trochę widzę, że poszedłeś z tym bardziej... utworem w tą Ale stronę. Wiesz co, to tak samo w kawałkach, jeżeli spojrzysz na nie wiem, tematykę moich kawałków, zwłaszcza jak to ewoluowało z biegiem lat, to od początku miało taki trochę ton charakter, czy jasne. Charakter, a z biegiem czasu szło coraz mocniej w tę stronę i mówienia o czymś, co jest istotne i na co trzeba uważać i co trzeba zmienić, moim skromnym zdaniem. I nie wiem, jakieś takie poczucie niezgody na społeczną niesprawiedliwość też gdzieś mam zakorzenione dość głęboko, więc to chyba wszystko znajduje swoje ujście na przykład w odpowiedziach na to pytanie. To ciekawsze pytanie jeszcze, jeżeli będziesz w stanie na nie odpowiedzieć, gdybyś mógł nagrać utwór z jakimś piłkarzem, zakładając, że on też zarapuje. Wiesz co? Może coś bym nagrał z Roystonem Drenthe. Okej, okay. A czemu z nim? Wiesz co, no bo rzucił karierę piłkarską dla kariery rapera. A, widzisz, nawet nie słyszałem o tym. Nawet gdzieś tam mamy się wśród znajomych i delikatnie no to czekam ruszałem na temat. Na tą to kolaborację. By było ciekawe, nie? To by było bardzo ciekawe, faktycznie. Słuchaj, to są wszystkie moje pytania na dzisiaj. Dobrze, więcej grzechów nie pamiętam. Próbowałem wyciągnąć troszkę z ciebie o te rzeczy, których nie zdradziłeś do tej pory, ale nie jest widzę łatwo. Smutny i nudny, jeszcze stary na dodatek. Co zrobić? Słuchaj, dziękuję ci za rozmowę. Ja również dziękuję. Mam piłkę, na której prosiłbym, żebyś się podpisał. Już się bałem, że będę miał żonglować. Uff. Rapować, żonglować. Tak, nie, i co jeszcze? Nie jest, to jeszcze nie jest taki kanał, że będziemy robili wyzwania. Ty się podpisuj, a ja tutaj się pożegnam z widzami. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Zachęcam do subskrypcji. Twitter, Facebook, Instagram. Marcin, ty jakieś masz słowa, gdzie można cię usłyszeć w radiu, prawda? Jak mawiali najstarsi górale, szukajcie w internecie, a znajdziecie, jak stukacie duże P, to na pewno przekieruje was przynajmniej w jedno, a pewnie w 5 odpowiednich miejsc. Właśnie, i jakbyście znali albo widzieli naprawdę piłkarzy, którzy są godni polecenia, to pewnie skrzynkę też znajdziecie. Absolutnie się nie obrażę za sugestie, najwyżej stwierdzę, że to nie ma sensu. No właśnie. I widzisz, już próbowałem się popisać i już wypadła. Chciałbyś coś tutaj, popisówkę? No. Dzięki bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy.